Zapraszam Was na kolejną lekcję wychowania fizycznego, znowu z sali gimnastycznej. Dzisiaj po raz drugi będziemy przerabiać temat rozgrzewki. Temat rozgrzewki już przerobiliśmy, zrobiliśmy jeden schemat rozgrzewki, gdzie robiliśmy rozgrzewkę od góry w dół, albo od dołu do góry. Ten schemat przećwiczyliście potem wykładając własną rozgrzewkę, więc dzisiaj możemy zrobić trudniejszy schemat, ponieważ już myślę, że dacie sobie z nim radę. Dzisiaj zaprezentuję Wam rozgrzewkę według modelu RAMP, która jest wykorzystywana w profesjonalnym sporcie. My sobie ją troszeczkę utrudnimy, ułatwimy i dostosujemy do swoich potrzeb. Zaprezentuję Wam propozycje ćwiczeń w poszczególnych etapach i Waszym zadaniem na tej lekcji będzie tą rozgrzewkę wykonać samodzielnie. Wszystkie ćwiczenia ze wszystkich etapów, chyba że któregoś ćwiczenia ktoś nie da rady zrobić, no to wtedy się zatrzymuje. I na następną lekcję dostaniecie listę tych ćwiczeń. Spośród tej listy będziecie sobie wybierać ćwiczenia, które sami będziecie wrzucać do swojej rozgrzewki. Dlaczego nazywa się ta rozgrzewka rozgrzewką RAMP? Tu chodzi o skrót od czynności, które wykonujemy. R od RACE, czyli podnoszenie temperatury ciała, przyspieszanie przepływu krwi, przyspieszanie oddechu. Potem A od aktywacji. Chodzi o aktywację kluczowych grup mięśniowych, które biorą udział w wysiłku. My sobie aktywujemy mięśnie brzucha, mięśnie bioder, pośladków oraz górną część mięśni grzbietu jako mięśnie, które są kluczowe w stabilizacji oraz mięśnie, które wpływają na Waszą postawę. Potem jest Mobilize, czyli mobilizacja, ćwiczenia, które w sposób dynamiczny rozciągają nasze mięśnie, przygotowują do pracy w pełnym zakresie ruchu, a na koniec jest podnoszenie potencjału energetycznego naszego ciała, które też w zależności od tego, co się dzieje na danych zajęciach, może wyglądać troszeczkę inaczej. Być może oglądając te ćwiczenia i potem wykonując je samodzielnie, przypomni Wam się czasem na lekcji WF-u taką rozgrzewkę realizowaliście ze mną, już Wam taką rozgrzewkę prowadziłem, dlatego że nie zawsze robimy schemat gimnastycznej rozgrzewki, nie zawsze robimy rozgrzewkę od góry do dołu, staramy się, żeby to było urozmaicone. Dlaczego warto, żebyście znali też trudniejsze schematy rozgrzewek? Po pierwsze, bo Wam to nie zaszkodzi. Zawsze warto wiedzieć więcej. A jeśli Wam się taki model spodoba i uznacie, że to jest właściwy dla Was model, to nie widzę przeszkód, żebyście w takim modelem postępowali, czy przygotowując rozgrzewki na lekcje wychowania fizycznego, kiedy to Wy prowadzicie rozgrzewki, czy przygotowując sobie rozgrzewkę do WF-u zdalnego, który wykonujecie w domu, czy w momencie, kiedy w domu chcecie sami poćwiczyć. Ale jeśli uznacie, że ten model rozgrzewki jest Waszym zdaniem zbyt skomplikowany, to po prostu użyjcie któregoś z łatwiejszych modeli rozgrzewek w momencie, kiedy macie taką możliwość, że sobie sami decydujecie, co będziecie robić. Okej, to tyle z gadania bez ćwiczenia. A teraz przerobimy wszystkie etapy rozgrzewki po kolei. Te ćwiczenia z poszczególnych etapów rozgrzewki są wrzucone w osobnych filmikach, więc teraz zapraszam Was do kolejnych nagrań, zaczynając od R, czyli RACE, podnoszenie temperatury ciała i przyspieszanie przepływu krwi.